6 raz zbieramy dla naszych bohaterów, czyli najbardziej potrzebujących osób w naszej gminie. To jest bardzo dobry pomysł. Ludzie są tutaj, są zadowoleni, mają serce, myślą o ludzi, którzy mają problemy i to jest fajne. Człowiek jest wart tyle, jest w stanie pomóc drugiemu. Z końcem kalendarzowego lata w naszym mieście już po raz 6 odbyła się impreza charytatywna Strzelczanie dla Strzelczan. Tradycyjnie już tego dnia mieszkańcy gminy spotykali się, by wspomóc najbardziej potrzebujących. Trzeba pomagać dzieciom chorym, przede wszystkim chorym. To jest bardzo pozytywne, także oby więcej takich koncertów i takich przede wszystkim ludzi, którzy się zdobędą na odwagę i na to, żeby zorganizować takie coś. Grosik każdy wrzuci, to myślę, że to już będzie dużo. Jeśli każdy z nas, chociaż po grosiku, po tej złotówce symbolicznej wrzuci, to już będzie dużo, duża pomoc dla tych rodziców. Teraz właśnie idziemy na to stoisko, gdzie są wystawione te rzeczy, które można było złożyć w spichlerzu, także może coś się przyda stamtąd. Coś może kupimy. Coś się może znajdzie dla nas. Wśród przedmiotów możliwych do nabycia znalazły się m.in. książki, płyty DVD, maskotki, a nawet sprzęt elektroniczny. Kup mi to proszę. A ile to kosztuje? Ile kosztuje na ten herbatę? Dziękuję pięknie. Bardzo mi się podoba. Ładne. Na chętnych do wsparcia akcji czekała szeroka gama smakowitych wypieków oraz pyszny prosiaczek. Na terenie imprezy przez cały dzień można było spotkać wolontariuszy należących do szkolnego koła Caritas, którzy zbierali pieniądze do puszek. Takie akcje warto organizować, ponieważ można kogoś wesprzeć, pomóc. Wszyscy się integrujemy poprzez to. No, ogólnie dużo osób daje, wspiera, no i to nas cieszy po prostu. Ogromną popularnością cieszyło się miasteczko aktywności młodych, gdzie każdy za pomocą farb i flamastrów mógł aktywnie przyłączyć się do tworzenia wielkiej formy plastycznej. Po raz pierwszy zorganizowany został rajd o Puchar Burmistrza Strzelec Krajeńskich. Uczestnicy ścigali się w trudnym terenie w 4 kategoriach – turystyk, wyczyn, quad oraz ekstrem. Strzelczanie mogli również spróbować jazdy w alkogoglach czy symulacji poślizgu kontrolowanego. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz ratownictwa zorganizowany przez strzeleckich strażaków. Nasi dzielni strażacy przeprowadzili symulację akcji ratunkowej. Dzisiaj bawmy się wspólnie, korzystajmy z tych wszystkich atrakcji, wrzucajmy złotóweczki do puszki, a myślę, że wspólnie znowu stworzymy aurę wkoło Strzelczanie dla Strzelczan i tak naprawdę pomożemy bezpośrednio tym trzem osobom. Bardzo dobra. Zbieramy w taki sposób, że wrzucamy również do puszek. Przyjeżdżamy, jako że jesteśmy znanymi osobami, zawsze inaczej ludzie traktują. Bardzo chętnie uczestniczymy w tych akcjach. Start, jedziemy. Moja, twoja. Dzięki szlachetnym sercom mieszkańców Strzelec i okolic udało się zebrać kwotę 30 tysięcy złotych. Dzięki tej kwocie mieliśmy szansę w ogromnym stopniu pomóc naszym potrzebującym.